Pewien król miał 3 synów. 2 z nich byli bardzo mądrzy i zdolni, a 3 prostoduszny, małomówny, a ludzie nazywali go głuptaskiem. Król zestarzał się, zniedołężniał i zaczął zastanawiać się, który z synów powinien objąć tron po jego śmierci. A wtedy rzecze: idźcie w świat, a który z was przyniesie mi najpiękniejszy dywan, ten po mojej śmierci zostanie królem. A iżby nie było pomiędzy nimi żadnego sporu, wyszedł z nimi przed zamek, cisnął 3 pióra w powietrze i rzekł: gdzie one polecą, tam wy powinniście się kierować. Jedno piórko poleciało na wschód, drugie na zachód, a 3 poleciało prosto i zaraz opadło. I tak oto jeden brat poszedł na prawo, drugi na lewo i śmiali się z głuptaska, który musiał zostać na zamku. Ten usiadł w miejscu, w którym opadło jego piórko, zapłakał i zauważył drzwi w ziemi. Otworzył je. Zszedł po schodach, które tam zauważył, aż doszedł do kolejnych drzwi. A tam usłyszał głosy płynące ze środka. Ej, zielona bez ogona, do drzwi myk i kuśtyk. Zobacz może, kto tam być na dworze może. Drzwi się otworzyły i ujrzał wielką, starą ropuchę, a obok niej mnóstwo małych ropuszek. Wtedy wielka, stara ropucha zapytała, czego żąda. Chciałbym mieć najpiękniejszy i najdelikatniejszy dywan. Hej, zielona bez ogona, chodź tu w mig i guśtyk, a gdy łapki ci posłużą, przynieś mi szkatułkę dużą. Wtedy mała ropuszka przyniosła wielką szkatułkę, z której stara wyjęła najpiękniejszy, najdelikatniejszy dywan, którego nawet na ziemi nikt wykonać by nie potrafił. Głuptasek podziękował i ruszył na górę. A w tym czasie jego bracia nie postarali się za bardzo. Zdjęli oni tylko z pierwszych, lepszych owczarek ich grube, ordynarne chusty. I takie zanieśli królowi. Ten obejrzał je wszystkie. Zdziwił się i rzecze: prawdę mówiąc, tron należy się najmłodszemu. 2 starsi bracia nie dali spokoju królowi, dowodząc, że to nieprawdopodobieństwo, żeby głuptasek, który ma wyraźne pomieszanie zmysłów, został królem. Aż w końcu uprosili króla, żeby podał nowe warunki. Kto mi sprowadzi najpiękniejszą żonę, ten koronę otrzyma. Mam sprowadzić do domu najpiękniejszą żonę. Aha! Najładniejszą żonę! Takiej nie mam pod ręką, ale będziesz ją miał. Dała mu wyżłobioną brukiew ze zaprzęgniętymi 6 myszkami. A głuptasek zasmucony rzecze: I co ja mam z tym zrobić? Wsadź tylko do środka jedną z moich małych ropuszek. Głuptasek bez wyboru chwycił jedną ropuchę i wsadził ją do brukwi. Ta, gdy się tam znalazła, od razu zamieniła się w cudowną pannę. Brukiew w karetę, a 6 myszy w piękne konie. Głuptasek dał tylko koniom znać i wszyscy pognali do pałacu. W tym czasie zjawili się tam też jego bracia, którzy znowu nie postarali się za bardzo. Wzięli ze sobą 1 lepsze wiejskie panny. A gdy król to zobaczył, rzekł: państwo otrzymuje po mojej śmierci syn
najmłodszy. Tym sposobem najmłodszy z braci otrzymał koronę i długo panował.